Pojawił się sondaż, który wskazuje, że dziś rządząca koalicja nie otrzymałaby władzy. Po tym jak Szymon Hołownia dołączył do wyścigu prezydenckiego, postanowił ostrzec Platformę, że jeśli jej kandydat wygra przyszłoroczne wybory, to w 2027 roku władza trafi w ręce PiSu. Według sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską o dwa punkty procentowe. Trzecia jest Konfederacja z poparciem powyżej 13%. Jeśli trzecia droga wystartowałaby jako koalicja, nie przekroczy 8% progu. Lewica bez razem ma niespełna 6% poparcie. Koalicja rządząca została stworzona przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Donald Tusk stanął na czele rządu. Donald Tusk źle Polską rządzi. Sondaż to sygnał alarmowy dla rządu. Jeśli jego wynik powtórzyłby się w wyborach, koalicja nie utrzymałaby władzy. W Platformie Obywatelskiej nowe badanie przeszło bez echa. I z tego sondażu by nie wyciągał żadnych daleko idących wniosków. Mówi poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Profile partii zdominował dziś inny sondaż, wykonany na zlecenie dziennika Gazety Prawnej RMFFM RMF FM. Politycy Platformy chętnie go dziś udostępniali, ale badanie wskazuje, że pod progiem znalazł się PSL. Stabilna pozycja i rosnące poparcie dla Konfederacji otwiera drogę do stworzenia nowej koalicji. Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego nie chce rozstrzygać, czy w przyszłości taka współpraca będzie możliwa. W polityce nigdy nie możemy mówić na 100% tak, nigdy nie możemy mówić na 100% nie. Zanim wybory parlamentarne czeka nas kampania prezydencka. W prawyborach koalicja obywatelska wybierze między Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, dzień wcześniej niż prognozował Donald Tusk. Działacze będą głosować sms-owo. O szczegółach informowała dziś wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. W ciągu dnia będzie prowadzone głosowanie, i następnego dnia, bodajże do godziny 11 czy 12, mają być, zapewnione mają być wyniki. W nadchodzącej kampanii premier Tusk próbuje wyznaczać granice koalicjantom. W koalicji 15 października w trakcie wyborów obowiązuje zasada przyjaznej konkurencji. Bez wrogości i bez lekceważenia. Chęć kandydowania zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia i choć zachwana Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego, to nazwał ich kandydatami Tuska. Wicepremier Władysław Kośniak kamyż wyborczą strategię marszałka zamyka w jednym zdaniu: Nie mam nad sobą szefa. I nikt nie będzie mi mówił, jakim mam być prezydentem. W ostatnich dniach marszałek zaczął chętnie mówić o duopolu platformy i PiSu, jednak jeśli gdzieś będzie szukał dodatkowych głosów, to właśnie wśród wyborców dziś rządzącej koalicji ostrzega platformę, że jej polityka skończy się źle dla rządu, jeśli jej kandydat wejdzie do pałacu prezydenckiego. Będzie prosta narracja. Platforma w Polsce przeja wszystko. Mam obawy, a trochę tę scenę spolaryzowaną oglądam, że to oznacza, że PIS wraca do władzy w parlamentarnych w 27 z PiSu, podobnie jak marszałek wiąże jedne wybory z drugimi sygnalizuje jednak że porażka platformy w przyszłym roku przyspieszy upadek rządu że jeżeli wybory prezydenckie wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości no to po tym zwycięstwie rozpadnie się koalicja 13 grudnia i powstanie nowa większość Pismo ogłosić nazwisko kandydata jeszcze w tym miesiącu